Szkoła podstawowa nr 10 w Gnieźnie zaplanowała na ten tydzień uroczyste pasowanie swoich pierwszoklasistów na czytelnika biblioteki. W taki sposób wykorzystano fakt powrotu najmłodszych do ław szkolnych, a wszystko oczywiście zorganizowano z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Pracujemy w dość specyficznych warunkach. W budynku są najmłodsze roczniki, te maluchy. Mamy za wszelką cenę oczywiście zachowaniem wszelkich obostrzeń. Staramy się, by ich bycie w szkole było jakby najbardziej normalne, najbardziej typowe, w związku z czym organizujemy dla nich te rzeczy, które miałyby miejsce w normalnym, zdrowym świecie. Między innymi jest to pasowanie na czytelnika biblioteki. Chcemy, żeby te dzieciaki wiedziały, że jest takie miejsce, gdzie zawsze można przyjść po wiedzę, bez względu na to, czy ona pochodzi z książki, czy będzie pochodziła, powiedzmy, z sieci. Ale uczymy ich tego, pokazujemy, że nie tylko z monitorem czy z telefonem, z którym oni wzrastają, wręcz zintegrowani, można fajnie spędzić czas, chociażby biorąc fajną lekturę, także taką, która powstała niedawno, ale także taką, którą czytali ich dziadkowie. Dzisiaj w związku z tym to wydarzenie, oni dostaną też legitymacje, trochę przypominające współczesne karty kredytowe, dostaną książki. Staramy się im ten pobyt tutaj najbardziej uatrakcyjnić i uczyć ich wielu rzeczy, nie tylko takich, które w sposób naturalny wiążą się ze szkołą, czyli czytanie, pisanie, liczenie. Te funkcje społeczne są bardzo ważne, a w świecie pandemii im ich jak najbardziej potrzeba. Jest to dla nas wyzwanie, bo my musimy to robić w bardzo małych grupach. Klasy ze sobą się nie spotykają, klasy są w różnych częściach budynku. Zaczynają zajęcia o różnych godzinach, robimy wszystko, by nawet na korytarzu się nie krzyżowali, nie przechodząc obok siebie. Póki co nam w dużym stopniu się, myślę, że udaje. Ale najważniejsze są te maluchy. Skoro są u nas, to powinno być najbardziej profesjonalnie, ciepło i dla nich po prostu fajnie. Po pasowaniu młodym czytelnikom oprócz zaprezentowania im wnętrza biblioteki oraz zasad w niej obowiązujących pokazano księgozbiór przeznaczony dla najmłodszych członków szkolnej społeczności.